Bodze, że na początku tej Eucharystii przywitam oficjalnie naszego gościa, caro carissimo nostro fratello, caro sacerdote. Diamo il nostro caloroso benvenuto. In questa casa noi la chiamiamo, anche se altri la chiamano ospizio, noi la chiamiamo la casa di Maria. Così come l'ho detto, ci siamo consacrati al cuore immacolato di Maria. Qui ci sono i presenti, il personale dell'ospizio, alcune persone dei familiari, la maggior parte dei nostri fratelli e sorelle che stanno male nel corpo e nell'anima. Stanno sopra, c'è il piano, ci sono 18 persone circa adesso sopra. Siamo veramente felici perché sta con noi e questa Santa Messa vogliamo celebrare una bella, cioè non ci sono i casi nella vita, non è il caso che oggi giovedì preghiamo e la Santa Messa celebriamo al Cristo sommo eterno sacerdote. E siamo felici perché il sacerdote di Cristo è in mezzo a noi, veramente l'aspettavamo. Powitałem naszego gościa dziś pierwszy czwartek miesiąca. Cieszymy się, że opatrzność Boża nam tutaj przysłała kapłana Chrystusowego, kapłana z daleka, ale i kapłana z bliska. Opowiedziałem w dwóch słowach, że są u góry w pokojach nasi bracia i siostry, którzy cierpią, oglądają nas, słuchają nas. Mam nadzieję, że nas wszyscy tam słyszycie, pomachajcie też. O. I łączą się z nami w modlitwie. Przedstawiłem nasz personel i naszych tutaj braci najbliżej, Piuvicina i Anna. Najbardziej bliska tutaj jest nasza Ania, a tamto dalony jest Jasiu, pan Jan. I kochani ministranci, zawsze obecni. Questi chierichetti sono sempre presenti, sempre, quando celebriamo qua la Santa Messa. I jesteśmy tutaj persona i najbliższe nasze rodzinne osoby. Con la moglie c'è il marito, con il marito c'è la moglie, così siamo una famiglia mariana. Di nuovo. Rozpocznijmy aktem pokuty. Przepraszamy Ciebie, Boże, bo chcemy z czystym sercem sprawować te święte obrzędy. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, pielgnimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, przyjmuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjmuj pokarmie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym,
chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Ojciec John sprawuje tę najświętszą ofiarę za wszystkich mieszkańców tego domu i wszystkich, którzy tutaj posługują, tych, którzy tutaj mieszkali, teraz przyszli do innego domu, do domu Ojca i tych, którzy tutaj przybędą. Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym kapłanem. Spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją, z uczestnictwa w ofierze eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego krzyża i zmartwychwstania przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Tobiasza. Młody Tobiasz i anioł przybyli do Rages. Rzekł Tobiasz do niego: gdzie chcesz, abyśmy spoczęli? Anioł mu odpowiedział: jest tutaj człowiek imieniem Raguel, z Twojego pokolenia i Twojego rodu. Ma on córkę imieniem Sarę. I weszli do Raguela, a ten przyjął ich z radością. A gdy porozmawiali, polecił Raguel zabić barana i przygotować ucztę. Gdy ich usadził przy posiłku, Tobiasz rzekł: nie będę tutaj dzisiaj jadł ani pił, dopóty wprzód nie przyjmiesz mojej prośby i nie przyrzekniesz mi dać córki Twej Sary. Usłyszawszy te słowa, Raguel doznał lęku, wiedząc, co się stało siedmiu mężom, którzy się do niej zbliżyli. I zaczął się bać, aby podobne nieszczęście jemu się nie przytrafiło. Gdy pozostawał w tej niepewności i nie dawał żadnej odpowiedzi na prośbę, rzekł do niego anioł: nie bój się dać jej jemu, albowiem temu, który się boi Boga, powinna ona przypaść jako żona. Oto dlaczego żaden inny nie mógł jej posiadać. Wtedy Raguel rzekł: nie wątpię, że Bóg przyjął moje modlitwy i łzy i wierzę też, że dlatego przyprowadził was do mnie, żeby moja córka mogła poślubić krewnego zgodnie z prawem Mojżesza. Nie miej przeto wątpliwości i dam ją Tobie. A wziąwszy prawą rękę swej córki, włożył ją w prawą rękę Tobiasza, mówiąc: niechaj Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba będzie z wami.
Niechaj was połączy i niechaj rozleje na was swoje pełne błogosławieństwo. A wziąwszy kartę, dokonali zapisu małżeństwa, po czym wzięli udział w biesiadzie, błogosławiąc Boga. Tobiasz upomniał młodą niewiastę, mówiąc do niej: Saro, powstań i módlmy się do Boga dzisiaj, jutro i pojutrze. W ciągu tych trzech nocy będziemy złączeni z Bogiem, a po upływie trzeciej nocy będziemy żyli w naszym małżeństwie. Jesteśmy bowiem dziećmi świętych i nie możemy się tak złączać jak narody, które nie znają Boga. Powstawszy więc oboje, modlili się bezustannie razem, aby im Bóg użyczył zdrowia. I rzekł Tobiasz: Panie, Boże ojców naszych, niechaj Cię uwielbiają niebiosa i ziemia, morze i źródła, rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, jakie one zawierają. Tyś uczynił Adama z mułu ziemi i dałeś mu za towarzyszkę Ewę. Teraz tedy, Panie, Ty wiesz, że biorę siostrę swoją za małżonkę nie dla namiętności, lecz przez wzgląd na miłość do potomstwa, aby uwielbiało imię Twoje po wszystkie wieki. Sara również mówiła: Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, abyśmy oboje razem mogli się doczekać starości przy dobrym zdrowiu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Błogosławiony, kto się boi Pana. Małżonka twoja jak płodny szczep winny, w zaciszu twojego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki, dookoła twego stołu. Błogosławiony, błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Błogosławiony, kto się boi Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Całym sercem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział:
Pierwsze jest: słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumie, odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. When is the feast day of Jesus Christ, the High Priest? Dzisiaj obchodzimy święto tego, że Jezus Chrystus, największy kapłan. When we look at the heart of God in Jesus Christ. Czyli to jest takie święto, kiedy patrzymy na serce Jezusa Chrystusa. And we look at Blessed Virgin Mary, the one who represents all humanity in responding to this love. I przyglądamy też się błogosławionej dziewicy Maryi, której serce odpowiada tej miłości. And the first reading connects us to this love. Pierwsze czytanie nawiązuje do tej miłości. The love of the family. Miłości rodzinnej. That the man and woman decide in a spiritual way to get married, they are guided by God. Kobieta i mężczyzna w duchowy sposób decydują się zawrzeć małżeństwo. Są prowadzeni przez Boga. Tobit does not just say, I am going to get a wife and I marry. Tobiasz nie tylko mówi, wezmę sobie żonę. Is guided by the angel of God, which means God guides that person to the person to marry. Do osoby, którą on ma poślubić, jest prowadzony przez anioła Bożego. To znaczy, że Bóg prowadzi go do tej osoby. It's a long journey because they have to walk a long journey and God is the one who tells this boy where to sleep. Oni muszą przejść bardzo długą drogę i Bóg mówi temu chłopcu, gdzie ma iść spać. In order to get a girl to marry. Po to, aby in order to get that girl to marry. Po to, aby tą dziewczynę móc poślubić. The parents are involved in this marriage. W to małżeństwo zaangażowani są rodzice. God is the one who activates the whole of this action. A to Bóg sprawia i aktywuje całą tą sytuację. He's the one who recommends the heart of this person. To on jest tą osobą, który poleca serce właśnie tej osoby. And the boy and the girl respond to God. A chłopiec i dziewczyna odpowiadają Bogu. They say, we are not going for the purpose of having interest in the flesh, in the union of flesh. Oni mówią, my nie po to pobieramy się ze sobą, żeby skoncentrować się na ciele. But our total being will be offered to God. Ale po to, by całym sobą ofiarować się Bogu. In fact, Toby calls Sarah, my sister.
tak naprawdę to Tobiasz zwraca się do Sary, moja siostro. So this marriage is an image of God uniting with us. A więc to małżeństwo jest wyobrażeniem Boga jednoczącego się z nami. Another thing that I have seen is this. Jedną rzecz, którą drugą rzeczą, którą dostrzegłem, to jest to. We're in this house. Jesteśmy w tym domu. Some of our brothers and sisters are suffering. Niektórzy z naszych braci i sióstr cierpią. But we are talking about Toby. A my rozmawiamy o Tobiaszu. The son. O znaku. O Toby. I o synu Tobiasza. The man who was serving God. O znaku Tobiasza, który służył Bogu. And was punished because he was serving God. I został ukarany za to, że służył Bogu. And God does not seem to protect this man. I wydawałoby się, że Bóg tego człowieka nie chroni. But God has something to tell us. Ale Bóg ma nam coś do powiedzenia. Don't give up. Nie poddawaj się. Your suffering is not a punishment. Twoje cierpienie nie jest karą. You are just, I am going to do it. The suffering is a surrendering of a heart to God. Cierpienie jest poddaniem serca Bogu. When we do surrender ourselves to God, kiedy oddajemy się Bogu, there is some suffering that takes place. Ma miejsce cierpienie. Because we would have done our own things the way we want. My chcielibyśmy wszystko robić po swojemu. But God comes and says, leave that thing, take what I want. A Bóg wkracza i mówi, zostaw tą rzecz, zrób to, co ja chcę. Blessed Virgin Mary. Błogosławiona dziewica Maria. She would have liked to have Joseph and Mary according to what they wanted. Ona bardzo chciała poślubić Józefa i żyć takim życiem, jaki sobie planowała. And God comes and says, I have a different plan for you. A pojawił się Bóg i powiedział, mam dla ciebie inne plany. And she was going to be a mother of a great man. Miała zostać matką wielkiego człowieka. But the man who suffers. Ale człowieka, który cierpi. It's a mystery. Jest to tajemnica. You are, and the whole, all the people that have been chosen by God. Wszyscy ludzie, którzy zostali wybrani przez Boga. There is something that they are an image of God. W każdym z nich jest coś, co jest na podobieństwo Boga. Something that you have to give up. Coś, z czego trzeba zrezygnować. And act the way God wants you to act. I postępować tak, jak Bóg chce, by postępował człowiek. So, my dear sister, my dear brother, you are here. A więc, mój drogi bracie i moja siostro, którzy jesteście tutaj, it's very difficult to understand why you are suffering. Bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego cierpicie. It's very difficult to understand. You might say, maybe my prayers have not been heard. To jest bardzo trudne i może mówicie sobie, może Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Maybe I've been a bad boy, a bad man. Może byłem złym chłopakiem albo złym mężczyzną. Not necessary. A nie tak. God is going to give you the power to live in communion with Him. Tak nie jest. Bóg da ci moc, żeby żyć w jedności z Nim. Not tomorrow. Nie jutro. He has done it even now. To się nie stanie jutro. On to zrobił już teraz. What you have to do, to co masz zrobić, is remain innocent. To pozostać niewinnym. Not allowing sin to come. Nie pozwól, żeby wszedł grzech. Not allowing to complain. Nie pozwól sobie narzekać. Not allowing the family influences to disturb you. Nie pozwól, żeby rodzina miała na ciebie negatywny wpływ. Just stay waiting as a virgin of God. Trwaj w oczekiwaniu, tak jak dziewica Maria. And for us we are here. A dla nas, którzy tu jesteśmy. Not by mistake. Nie przez przypadek. God who used angels, Bóg, który posługiwał się aniołami, who came in the figure of human people, który przyszedł pod postacią człowieka, is using us to do the same. Posługuje się nami, byśmy robili to samo. To tell you, dear sister, dear brother, by mówić, drogi bracie, droga siostro, trwaj przy Bogu. Stay in that union. Trwaj w tej jedności. You will never regret to be with God. Nigdy nie pożałujesz tego, że jesteś z Bogiem. You know, when we hear the gospel today, kiedy słuchaliśmy Ewangelii dzisiaj, Jesus is talking about love. To Jezus mówi w niej o miłości. It's not among the commandments of Moses. Te
To nie jest spośród przykazań Mojżesza. To love is not a commandment. Bo kochać to nie jest przykazanie. It's an invitation. To jest zaproszenie. To respond to the one who is love. Aby odpowiedzieć temu, który jest miłością. You can choose to do it or not to do it. Możesz wybrać i albo pójść za tym, no albo punishment, nie. No imprisonment for that. Nie dostaniesz za to żadnej kary, ani nie będziesz uwięziony. And why has this come to a marriage so that people make a covenant and they go before the law, before the court, before the government to say, I am going to marry you, man. I dlaczego jest tak, że wśród ludzi powstało coś takiego jak małżeństwo, że ludzie idą przed Boga, przed instytucje i powiedzieć, biorę sobie ciebie za żonę czy za męża. There was a time, bo był czas, when people began to take marriage as just something that you just take and leave and take and leave. Bo był taki czas, że ludzie traktowali małżeństwo jako coś, co można wyjść i z czego można wejść i wyjść bez żadnych konsekwencji. In the 12th century, people began even to commit suicide in their families. Ludzie w XII wieku na przykład w swoich rodzinach popełniali samobójstwa. And so the governments began to say, no, let's be serious about this. I wtedy rządy zaczęły poważnie traktować tą instytucję. The church said, let's be serious about this. Kościół powiedział, musimy być poważni this w tej kwestii. This is not something of just only family. To nie tylko dotyczy rodziny. It's a gift for the whole world. Bo to jest dar dla całego świata. And so you see, this question of trying to destroy marriage. A więc kwestia próby zniszczenia małżeństwa. Has been the desire of a man because of his selfishness. Jakoś jest w człowieku z powodu jego egoizmu. And he just says, it is because of the heart. You are hard-hearted, that's why you do this. A Jezus mówi, robicie to dlatego, że wasze serca są zatwardziałe. Because that's not what God wanted. God wanted people to get committed heart-to-heart love. To jest heart nie to, heart. To, czego Bóg chciał od nas. Bóg chciał, żebyśmy byli sobie nawzajem oddani, serce do serca. And that's why when a man gets married, dlatego, kiedy człowiek, kiedy mężczyzna żeni się, he promises to the woman, obiecuje kobiecie, I take you, wezmę ciebie, and I will love you, będę cię kochał, the way Jesus has loved the tak church. Jak Jezus umiłował Kościół. And then the man, a potem mężczyzna, and women understand this. Kobiety to rozumią. You will hear people say, oh, St. Paul was bad. Why could he say that women have to obey? They have to submit themselves to a man. Kobietom często nie podoba się i mówią, czemu święty Paweł tak powiedział, że kobieta ma się podporządkować mężczyźnie. The meaning is not to submit that the, like the way we see the soldiers that we see the law of the nation. The submitted means to lay your life for others, like Jesus. Ale to poddanie, które Jezus miał na myśli, to jest poddanie się nie takie bezmyślne, ale takie jak poddanie się Jezusa. To give your whole life unconditionally. Oddajesz całe swoje życie bezwarunkowo. Not forced to do so. Bez przymusu. But like Jesus. Ale tak jak Jezus. To give your life to this man and your family. Oddajesz swoje życie temu mężczyźnie i swojej rodzinie. That they may have life. Po to, żeby oni mieli życie. And the man says, a mężczyzna mówi, I will also. Ja sacrifice my life. Poświęcę swoje życie. To the model of Jesus Christ. Na wzór Jezusa Chrystusa. That you, abyś ty. And later on our children. A potem nasze dzieci. May have life. Miały życie. And we shall do it together. I zrobimy to razem. Until we die. Będziemy tak czynić, aż umrzemy. So that's what marriage is all about. I o to chodzi w małżeństwie. And Jesus says it's love. A Jezus mówi, że to miłość. Giving your entire being. Dawanie swojego całego jestestwa Bogu and to another person, i innej osobie. The way you love yourself. I sam sposób, jak kochamy siebie. So that's it's fitting that Jesus Christ is celebrated today. I właściwą rzeczą jest, że dzisiaj świętowany jest as Jezus Chrystus jako model of how a child of God should be. Tego, jakie powinno być dziecko Boże. In a house.
I świętujemy to w miejscu, dedicated to Blessed Virgin Mary, które jest dedykowane, poświęcone so teraz, Dziewicy Maryi, with God, po to, żeby possible. Powiedzieć nam, że nic bez z Bogiem nie ma niemożliwego. It was possible with Mary. Z Maryją, w życiu Maryi to się stało możliwe. And I see the our little Fatima. I widzę tutaj Matkę Fatimską. It was possible for little children. To również było możliwe dla malutkich dzieci. By the power of God, mocą Bożą, an outpouring of God's love in us, wylaniem się Bożej miłości w nas, we receive when we reject sin, we get that gift of an outpouring of God's love. Tą miłością Bożą, kiedy Bożą, którą przyjmujemy, kiedy wyznajemy grzechy, we can remain committed to God. I trwając w tej miłości, jesteśmy trwali w Bogu. We can love one another. Możemy wtedy kochać się nawzajem. It is possible. Jest to możliwe, to be a saint, żeby być świętym, even amid sufferings, nawet w cierpieniu, not by our own power, nie o naszych własnych but siłach, by God's power, ale dzięki mocy Bożej. It is also possible, jest również możliwe, that the Lord can perform a miracle now, że Bóg może uczynić cud teraz, to heal you, uzdrowić was. We have come here, przyjechaliśmy tutaj, only to say, our Father, aby powiedzieć, nasz Ojcze, Thy will be done, niech Twoja wola się stanie, on earth, na ziemi, as it is in heaven, tak jak jest w niebie. So we want to pray, więc chcę się modlić, that the Lord, aby Pan, will do what He wants, you, my sister, zrobił to, co you, chce, my brother, mój bracie i to moja siostra, on this earth, co ma się stać na tej ziemi, that He could release a miracle, aby mógł stać się cud. And that's our desire, Father God. I tego właśnie pragniemy, Boże. That you release a miracle. Abyś uwolnił cud. We are talking to you as children, as always, what mówimy children do. Mówimy do ciebie tak jak dzieci. Robimy to, co dzieci we zawsze. We know you are our Father. Wiemy, że jesteś naszym Ojcem. And through Jesus Christ. I przez Jezusa Chrystusa. Release a miracle. Panie, uczyń cud. Of healing our sisters and brothers. Uzdrowienia naszych braci. You can also release a miracle. Też możesz, Panie, uczynić cud. Of letting our people be free, uwolnienia naszego ludu, from the tortures of the sickness, od tortur choroby, that they will not feel as if it is just a punishment, aby nie odczuwali jej jako kary, but that they are continuously, ale by nieustannie, being with Jesus Christ, trwali w Jezusie Chrystusie, the man who suffered and died and rose, tak żeby człowiek mógł cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. We believe, wierzymy, that our sisters and brothers, że nasze siostry i bracia, will continue in this life, będą trwali w tym życiu, of holiness, w świętości, they will not go away from you, że nie odejdą od ciebie, because you have never gone away from them, bo ty nigdy od nich się nie odsunąłeś. We pray for the power, modlimy się o moc, of love, miłości, to flow in them, aby w nich ta miłość przepływała. And Father God, we want to thank you. Ojcze Boże, chcemy Ci for all the workers that are helping our sisters and brothers, za wszystkich pracowników, którzy pomagają naszym for all the families that come to check on them, za wszystkie rodziny, które ich doglądają, for my brother priests, za moich współbraci who kapłanów, come to encourage them, którzy przychodzą ich zachęcać. And also want to thank you, a także chcę podziękować Wam, that this tremendous faith our sisters have and our brothers, tą wielką wiarę, jaką moi bracia i siostry macie. Encourages to see you, Jesus Christ, za to, że wpatrujecie się w Jezusa Chrystusa. Giving us your love until the end. Że dajecie nam swoją miłość aż do końca. And our sisters and brothers well. I nasi bracia i siostry, którzy we want to jesteście, tell you, chcemy Wam powiedzieć, we love you very much, że bardzo Was kochamy. And we'll continue to carry in our hearts. I będziemy nieść Was w naszych sercach. And our hearts, we will pray. I w naszych sercach będziemy się modlić, abyście coraz bardziej upodobniali się do serca Jezusa Chrystusa. And we thank you, Lord, i dziękujemy Ci, Panie, that he also, there is a man of our że jest tutaj człowiek naszych czasów, who did not see suffering, który nie widział cierpienia as a punishment, jako kary, but as a way to the Father, ale jako drogę do Ojca. John Paul II. Jan Paweł II. And we pray John Paul II, i modlimy się, that you will continue to be used by God, aby Bóg nadal się Tobą posługiwał, to grow it, to show many miracles here, aby tu działo się wiele cudów, in this world, w tym świecie, so that Jesus may be glorified, aby Jezus był uwielbiony, in the church, w Kościele, that you have guided,
które Ty prowadzisz. Through the power of the Holy Spirit. Mocą Ducha Świętego. In Jesus' name. W imię Jezusa. Amen. Modlę się. Amen. Powstańmy Panu Bogu przez pośrednictwo naszej Mamy Maryi, by powiedzieć to, z czym tutaj jesteś. Polecamy Tobie z całego serca kapłana naszego pasterza, Ojca Świętego Franciszka. Polecamy Tobie naszego papieża emeryta Benedykta XVI, cały Kościół Boży, naszego księdza biskupa, wszystkich kapłanów, zwłaszcza w naszej diecezji, zakonników, zakonnicy. Polecamy Tobie naszego brata kapłana Johna Baptista, chrzciciela. Ciebie prosimy. Wszystkich, którzy wspomagają nas słowem i również materialnie tutaj w tym domku Maryi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W intencji naszych sióstr, pielęgniarek, w intencji naszych wspaniałych pań lekarek, ewidencji całej naszej dyrekcji, pani dyrektor, pana kierownika, ewidencji ojca Bonifratu, ojca Karola, szczególnie naszego ojca przełożonego, ewidencji tutaj obecnych ojca Franciszkanów, ojca Józefata, ojca Adama, całą naszą wspólnotę na Karolowice, ewidencji naszych pań, które z oddaniem tutaj przygotowują posiłki. Pań, które dbają o higienę, podają łyżeczki z jedzeniem naszym chorym, naszym braciom, pani na recepcji, a szczególnie naszą Ziutkę, która od tygodnia zna chemoterapii z recepcji od wieku. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za was wszystkich tutaj, którzy jesteście, za wasze rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za naszych kochanych, tu rozpocznę od naszej pani Ani, Jana, twojego towarzysza, pani Janie, Eugeniusza z pokoju, naszych kochanych tutaj Jana i Wojtka, naszych ministrantów oddanych. Pani Janino, wiem, że Pani teraz odmawia modlitwę. Pani Janina nie jest katoliczką, ale jest kobietą oddaną Bogu i ma Boga w sercu. Jest chrześcijanką, naszą siostrą. Razem jesteście na pokoju. I nie wiem, czy słyszysz nas. Panie Julianie, Leszku,
dzisiaj morfinę dostać. Ale tak chciałaś tu być. Właśnie tu też obok Pani Ani. To właśnie Ciebie polecamy. I polecamy Was wszystkich tam, którzy teraz patrzycie. Pani Klaro. Pani Urszulu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Sroka Pańskiej przyjmij, Panie, tę ofiarę, chleba wina, co się wkrótce dla nas stanie, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe. Słuszne i zbawienne. Abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Kto potrafi, niech uklęknie przed majestatem. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje,
które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prośmy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Norbertem, świętym Janem Bożym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Teraz razem z Maryją, naszą mamą i Matką Boga, odmówmy modlitwę, której Chrystus, Jezus nas nauczy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju.
niż grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Obraż nas spokojnie. Oto Pan Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, wezwani na Jego uczniów. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ja poproszę naszą panią doktor Madzię, która pójdzie z ojcem Gwardianem Józefatem i już za chwilę Pan Jezus do was w swoim ciele przy Najświętszym dotrze. Oczekujcie. Amen.